Cześć, jestem Dev Kasper i witam was w kolejnym devlogu z już nazwanej gry Dunhill Roguelike RPG. Nie wiem, czy ten dopisek Roguelike RPG zostanie, ale na razie go zostawiłem. Zobaczymy, im bliżej premiery będzie, tym pewnie będę wprowadzał jakieś tam poprawki do tego typu rzeczy. Ale wracając. Na początku chciałbym wrócić do tego, że mam już stronę na Steamie, na której będą się pojawiały różne aktualizacje, co do screenów, opisów i tak dalej, więc jeżeli chcecie już teraz dodać grę do listy życzeń, no to możecie sobie wpisać na Steama nazwę gry albo wejść w link w opisie i oczywiście dodać grę do listy życzeń oraz śledzić, co tam się zmienia na bieżąco. Na Steamie jeszcze nie ustaliłem daty premiery żadnej, dałem tam jako nieokreśloną, żeby nie narzucać sobie jakiegoś tempa, ale chciałem dodać po prostu tą stronę na Steamie, żeby wiedzieć, ile osób jest w ogóle zainteresowanych tą grą, ile doda do listy życzeń, później ile na przykład kupi po tym czasie i żeby też się bardziej zmotywować, bo jeżeli już to jest na Steamie, no to też będzie mnie to na pewno bardziej pchać do pracy. Dobra, wracając do samego devloga, chciałbym wam dzisiaj pokazać, co się zmieniło. Odpalając na przykład poprzedni odcinek, już możecie zobaczyć, że w tym startowym pokoju się sporo zmienia. A zaczniemy od tego ludka, co tutaj stoi. Jest to handlarz, mamy teraz tutaj coinsy, które można zbierać w trakcie poziomu i możemy na przykład podejść do tego handlarza, pojawia się takie okienko interakcji, klikamy F i wtedy wyskakuje nam okienko handlu. I teraz, kiedy ja sobie na przykład kliknę Tab, no to mam nowy ekwipunek, no bo wcześniej on był tutaj taki po prawej wstawiony, a teraz pod Tabem możemy go otwierać i jest taka fajna animacja. Jak zobaczycie, klikam F, to to okno tak wskakuje, odejdziemy, to spada. No i dobra, na początku mamy itemki, do tego wrócę może trochę potem, na razie zostańmy przy tym handlarzu, więc tak. Mamy tego handlarza, możemy od niego kupować itemki za złoto, na przykład ja sobie tutaj kupię dwie takie potki, dwie takie, możemy sobie tutaj kupić cały pancerz, mieczyk, łuk, okej. I mamy w sumie wszystko, co od niego da się kupić. Ja odejdę i sobie pozakładamy przedmiot. I teraz dodałem opcję, że oprócz przeciągania tutaj na slot, możemy również kliknąć sobie prawym przyciskiem myszy, dać equip i mamy przedmiot założony. No i tak możemy zrobić z całym ekwipunkiem, wszystko nam się elegancko zakład. No i jak widzicie, tutaj maksymalne HP się zwiększyło po założeniu całego EQ do 36, ponieważ tutaj niektóre itemki dają nam również HP. No więc teraz ja się na przykład podleczę potką, daję use. No i tutaj od razu, jak widzieliście, prawym jak kliknę, to mamy coś takiego jak drop. Więc teraz przedmiot wylatuje, on jest trochę za duży, będę pewnie zmniejszał później rozmiar tych przedmiotów, ale na razie tak zostawiam do testów, bo zazwyczaj ja testuję w małym okienku, a nagrywam to teraz na full screenie, więc nie widzę aż tak, jak to jest duże w porównaniu do gracza, więc sobie możemy teraz znowu kliknąć F i założyć przedmiot. Dobra, kolejna sprawa to właśnie nowe rodzaje przedmiotów. Na ten moment, jak widzieliście, tutaj jest ikonka pierścienia i amuletu, jednak muszę od razu zaznaczyć, że najpewniej to nie będzie pierścień i amulet, tylko będziemy tutaj mieli dwa miejsca na akcesoria, czyli będziemy mogli na przykład mieć założone dwa amulety, dwa pierścienie, albo na przykład jakieś talizmany dwa, albo na przykład sobie kombinować i zakładać pierścień i naszyjnik, albo amulet i pierścień i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jeszcze, jakie będą te tutaj akcesoria oprócz pierścieniów i naszyjników, ale najpewniej one będą dawały jakieś takie różne śmieszne statystyki. Na przykład, nie wiem, że mamy minus 5 armora, ale za to dostajemy 30 HP. I takie różne mam w planach bonusy robić na tych akcesoriach. No i też będą właśnie takie zwykłe przedmioty, że na przykład dają nam po prostu statystyki, bez żadnych wad. Teraz jak wam już pokazałem nowe rodzaje przedmiotów, to pewnie większości osób rzuciło się w oczy to, że całkiem inaczej wygląda teraz mapa. No i teraz jak wcześniej to były takie klocki, coś tam miałem porozstawiane z paczki jakiejś i tak dalej, to teraz zacząłem rysować coraz więcej swoich sprite'ów, zacząłem oglądać tutoriale do pixel artu, próbuję samemu rysować całą grę i aktualnie, jak widzicie, cały ten ekwipunek to jest wszystko z paczki, którą kupiłem, ale mapa już na przykład jest cała stworzona
przeze mnie, ponieważ chciałem najpierw się zająć tile mapą, poglądać trochę tutoriali co do rysowania mapy i później zająć się przerabianiem tych itemków, no i dlatego tak to wygląda. Kolejna rzecz to minimapka. Minimapka pojawia się tutaj, jeszcze w trakcie samej rozgrywki, jak będę wam pokazywał chodzenie po pokojach i walkę, to wtedy zobaczycie, jak ta minimapka wygląda, ale ogólnie ona pokazuje po prostu najbliższe pokoje i te, które mamy już odkryte. Kolejna sprawa, tutaj mamy takie krzaczki rozstawione. Spoiler, nie są to zwykłe krzaczki. Mogę do niego na przykład podejść, strzelić do niego z łuku, o, i wylatuje jagódka. No i to jest bardzo spoko opcja. Pomyślałem, że dodam takie obiekty na mapie, które będzie można sobie niszczyć i z nich na przykład jakieś tutaj przedmioty dropić. Więc teraz sobie na przykład podejdziemy tutaj na starcie, zniszczymy te krzaki i mamy sobie jagódki. Na starcie właśnie zastanawiam się, czy zostawiać te jagódki, czy dawać je w pokojach z potworkami. I na pewno nie będą też leczyć 5 zdrowia, bo 5 zdrowia jest to całkiem sporo, zwłaszcza, że zamierzam ich całkiem sporo rozstawiać na mapie. Myślałem, żeby to był jakieś takie symboliczne, na przykład 2 HP, a za takie większe hile, żeby były potki. Tutaj wam pokazałem te obiekty do niszczenia na mapie. Ich jest jeszcze więcej, ale to już wam pokażę w samej rozgrywce. Więc teraz sobie przejdziemy do pierwszego pokoju z przeciwnikami. Nie wiem, jakie mi się tutaj wygeneruje. Ja stworzyłem na ten moment chyba 3 albo 4 pokoje z przeciwnikami i jeszcze 5 z bossem. Więc może, jeżeli będę miał szczęście, to uda mi się pokazać na tym jednym playu wszystkie. Dobra, przechodzimy. O, trafił się na początek treasure room. Treasure room to będzie po prostu taki pokój, w którym będziemy mieli na środku skrzynkę i w niej jakiś tam ciekawy loot do zgarnięcia. Aktualnie jest to po prostu potka. Teraz sobie przejdziemy w prawo. No i tutaj już mamy pierwszy spokój. I to jest pokój, w którym są po prostu takie małe slimy. One mi nie biją damage'a, bo mam armor, ale jakbym nie miał tego armora całego założonego, to by mi trochę obrażeń zadawały. Więc tak, możemy tutaj sobie na przykład takie skrzyneczki niszczyć. One działają właśnie podobnie jak ten krzak z jagódkami. Tylko, że z tego wylatują po prostu nam coinsy, które dodają się na konto. Dobra, te małe slimy są takimi bazowymi przeciwnikami, słabymi, żeby byli tacy przeciwnicy, którymi mogę na przykład uzupełniać pokój, ale mamy również inne slime. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, że ulepszyłem AI, no bo teraz przeciwnicy nie tylko biegną w naszą stronę, ale na przykład mogą strzelać. Aha, nie, dobra, bo w poprzednim filmie teraz mi się przypomniało, że ja przecież nie miałem w ogóle przeciwników, którzy się poruszają, a oni teraz i chodzą i mogą strzelać. I mamy różne właśnie AI-ki na tych przeciwnikach. Na razie są one dosyć proste, po prostu biegają za nami, omijają przeszkody i tak dalej. A ci strzelający próbują unikać nas jak ognia. Podejdę do pokoju, mam nadzieję, że teraz mi się trafi inny pokój. Okej, jest inny i mamy tutaj akurat strzelających. Nie wiem, czy tutaj też są inne rodzaje slime'ów, bo kilka jeszcze dodałem. Ale tak, jak widzicie, ci przeciwnicy, jak ja do nich podejdę, oni będą odchodzić tak w przeciwnym kierunku. O, teraz widzicie, on biegnie do góry, ja pójdę tu, on zacznie biec do dołu, więc ci zieleni będą trochę od nas uciekać, ale to dla mnie teraz nawet dobrze, bo strzelam do nich z łuku, ale ogólnie tak nie będzie. Na przykład, jeżeli ja sobie założę nożyk, to wiadomo, teraz to uciekanie coś im daje, albo teraz sobie uciekną i mogą do mnie spokojnie strzelić i ja muszę do nich się zbliżać, ryzykując tym samym utratę HP. I tutaj pokonaliśmy wszystkich przeciwników i teraz będziemy przechodzić w lewo na bossa, którego oznaczyłem właśnie taką czachą. Później też wspomniany wcześniej handlarz będzie w osobnym pokoju i pewnie będzie trzeba otworzyć ten pokój kluczem. Tak jak widzicie, mam tutaj zwykłą bramę, ale będą też właśnie takie pokoje na klucz. Planowałem, żeby to był treasure room, ten pokój ze skrzynką oraz właśnie pokój z handlarzem. To jest oczywiście wzorowane na grze Binding of Isaac, gdzie były właśnie pozamykane pokoje i żeby do nich się dostać, zgarnąć jakieś tam itemki, sklep i tak dalej, to było trzeba otworzyć kluczem. Dobra, teraz przejdziemy na bossa. No i walka z bossem, no co mogę powiedzieć, jest dosyć prosta na ten moment i nic się po niej nie dzieje. Dałem na razie takiego slajma i planowałem, żeby boss w przyszłości miał kilka różnych ataków. Na razie on po prostu do nas podbiegnie i zada nam obrażenia i mam tutaj na razie pasek zdrowia, taki żebyśmy widzieli cały czas jego HP na bieżąco. Dobra, ja go spróbuję pokonać i powiem wam, o, i z niego wylatuje dużo końców. I później planuję, żeby ten przeciwnik slime na przykład respił mniejsze slajmy w trakcie walki, które będą mi przeszkadzać, żeby strzelał pociskami dookoła i takie różne bajery, żeby urozmaicić jakoś tą walkę z tym bossem.
i żeby ona nie była zbyt nudna. Na pewno będzie po prostu ciekawsza niż jest teraz, ale na razie na tym nie chcę się skupiać, ponieważ starałem się przez ten czas poprawić gameplay, poprawić swój skill w rysowaniu, żeby samemu tworzyć tekstury, postacie, bronie i tak dalej, żeby po prostu ta gra była w pełni stworzona przeze mnie, a nie żebym korzystał tutaj z paczek, bo paczka jest po prostu placeholderowa, czyli później ją będę zastępował właściwymi teksturami. No i na przykład, jeżeli chodziło o naszyjnik i pierścień, no to ja wstawiłem sobie tutaj teksturę z paczki, żeby później je zastąpić, ale żeby mieć jakiś tutaj obrazek, który będę widział reprezentację tego przedmiotu. Kolejna rzecz, o której miałem wspomnieć, ale zapomniałem oczywiście, to efekty w trakcie walki, czyli kiedy uderzałem w przeciwników, pojawiały się takie dymki z obrażeniami i kiedy ginęli, to też oni tak znikali w takich dymkach. I wcześniej właśnie wspomniałem, dlaczego zaczynamy sobie z mieczem i z trzema jagódkami. A będzie to dlatego, i właśnie ten panel chciałbym poświęcić na przyszłą rozbudowę gry, ponieważ planuję dodać do gry, na starcie będzie takie menu, w którym będziemy wybierali postać. No i to jest na razie bazowa postać, można powiedzieć placeholderowa, czyli taka, która będzie zastąpiona, ponieważ chcę dodać na przykład wojownika. No i właśnie ten wojownik będzie zaczynał sobie z jakimś mieczem, tkami, może jakimś pancerzem i tak dalej. No i on będzie silniej i lepiej korzystał z mieczy. Także po każdym levelu, co tutaj od razu dodam, będzie miał dostępne skille związane właśnie z tą klasą. No bo planuję, żeby było coś takiego, że będziemy dostawali trzy karty tutaj na ekranie, na których będą się pojawiały różne skille do wyboru, co level. Oczywiście level nie będzie wbić tak łatwo jak teraz, żeby te skille też wymagały trochę pracy od nas. No i na przykład taki skill będzie mógł nam dawać zwiększony rend, zwiększony attack speed, albo różne tego typu rzeczy. Jeszcze się zastanawiam właśnie, co będzie w tych skillach, ale właśnie myślałem, żeby dawać takie jakieś różne karty z możliwościami do odblokowania. I żeby one były specyficzne do nadań klasy. Że na przykład, jeżeli mamy wojownika, to on będzie dostawał bardziej karty związane z siłą, pancerzem, obrażeniami i tak dalej, a żeby na przykład łucznik mógł sobie zwiększać zasięg, dexterity i tak dalej. I właśnie, jeżeli chodzi o temat tych postaci, to możecie w komentarzu napisać swoją propozycję, jaką postać chcielibyście zobaczyć w grze. No i właśnie tak jak mówię, postać to będzie nie klasa, bo na początku planowałem, żeby to była klasa, tylko że postać będzie po prostu unikatowa na swój sposób. Będzie zaczynała z innymi przedmiotami, będzie miała inne później umiejętności do wyboru i pewnie jak w przyszłości będę dopracowywał grę, to będą kolejne rzeczy dochodziły, które będą wyróżniały tą daną postać. I tak, możecie pisać oczywiście w komentarzach, zostawić łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał, dodać do listy życzeń grę i napisać swoją propozycję w komentarzu. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego devloga, do następnego, cześć!